Dzisiaj w Politechnice Opolskiej gościmy sporą grupę uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych. Sporo, bo jest w sumie około 500 osób. Jest to takie połączenie dwóch imprez, akcji Dziewczyny na Politechniki i promocji kierunków matematycznych, technicznych i przyrodniczych. Obecnie w auli odbywają się dwa główne wykłady, ale oprócz nich na wydziałach też przeprowadzane są ciekawe zajęcia. Między innymi na Wydziale Budownictwa, na Wydziale Mechanicznym czy Wydziale Ekonomii i Zarządzania. Dzisiaj spotkaliśmy się tutaj na Politechnice Opolskiej w ramach projektu systemowego Kampania Promocyjna Rzecz Kierunków Matematycznych, Przyrodniczych i Technicznych. Jest to spotkanie, które ma za zadanie zachęcenie młodzieży do studiowania na kierunkach inżynierskich, stąd też Politechnika. Już w tym momencie mamy deficyt inżynierów na rynku pracy, a według prognoz ministerstwa deficyt ten w najbliższych latach będzie cały czas się pogłębiał. Dlatego też staramy się zachęcić młodych ludzi do studiowania na kierunkach inżynierskich. Liczy się Politechnika.